A dzisiaj o kolekcjach, które przewijały się już we wcześniejszych odcinkach, ale tak bezpośrednio nie skupiałem się tylko na nich. No to dzisiaj pora na kolekcję. Zapraszam. Kilka słów na początek wyjaśnienia. Pracujemy z tą samą tabelą co wcześniej, zupełnie przykładową. Rekordy, nie szukajcie w nich jakiegoś większego sensu. Ta tabela Tools będziemy na tym rzeźbić. Wszystko, co tu powiem, znajduje się w Laravel API, w dokumentacji. Tutaj macie link. Jest też dostępny, umieszczę go później pod filmem. Wszystko to, co dzisiaj omówimy, znajduje się tutaj. Jest tego ogrom, wszystkiego więc nie omówię, ale tyle omówimy, żeby tak zobaczyć siłę i piękno kolekcji. No to z Sprawdźmy jak to wygląda już w działaniu. Całą teorię umieściłem w komentarzu. Możecie sobie zapauzować i przeczytać. Ja tak tylko troszkę o samych kolekcjach przeczytam. Kolekcje to rodzaj kontenera, który jest zwracany przez mechanizm Eloquent. Kolekcje pozwalają iterować po elementach, przechodzić przez kolejne foricze, zupełnie jak w tablicach, ale od tablic są lepsze, bo dostarczają świetne metody, wynikające z praktyki wielu projektantów. Metody, które są pełne filtrów, reduktorów zawartości i innych ciekawych możliwości. Zresztą to już sobie zobaczymy w przykładach. Przejdźmy do nich. Pierwszy przykład, jak zwykle, routy bez żadnych tam kontrolerów. Chodzi nam tylko o zrozumienie idei kolekcji. I tu przypomnienie: możemy odwołać się do modelu i metodą statyczną all. Pobieramy sobie wszystkie rekordy, które z tymi narzędziami w bazie danych się wiążą, i właśnie to, co tutaj uzyskujemy, to jest nic innego jak kolekcja. Gdybyśmy sobie chcieli to wyświetlić, to uzyskamy taki oto efekt. O, jak to sobie uruchomimy, to zobaczcie, że tutaj wszystkie te obiekty po kolei mamy dostępne, czyli te wszystkie nasze narzędzia. No ale teraz, skoro już mamy takie obiekty, chcielibyśmy coś z tym sobie zrobić. Więcej. No i taki najprymitywniejszy przykład, że coś z tym robimy, to jest przykład iterowania po tej kolekcji. No, to jest tak bliskie do tablicy, że w sumie tutaj żadnej nowości nie ma, ale żeby było jasne. Jeszcze raz, mamy całe, cały zbiór narzędzi. Tak, przy okazji, to może nie być zbyt mądre, żeby tak wszystko pobierać z bazy danych. Wszystko zależy od tego, co chcemy. Najczęściej jest tak, że pobieramy już na wstępie jakiś zawężony zbiór, taki, który jest celem tutaj naszego wyszukiwania, i później i tak kolekcje umożliwią dalsze filtrowanie, redukowanie, przyglądanie tego zbioru. Także, także tutaj trzeba ostrożnie. No ale. Tutaj nam chodzi o samą kolekcję, jak to funkcjonuje. Jakaś tablica z wiadomością, którą zbuduję i na koniec zwrócę. Zobaczcie teraz. O, tu sobie właśnie iterujemy. Po wszystkich elementach, gdzie tool będzie. A no właśnie, czym jest ten tool? Tool jest już modelem, dlatego że możemy sobie na przykład zrobić coś takiego. Przejdź przez te wszystkie modele w kolekcji. Wykorzystamy match. Z odcinka z PHP 8. I tutaj weź sobie wszystkie opisy tych narzędzi, czyli rekord każdy rekord w bazie ma tą kolumnę in description, i właśnie ją sobie tutaj sprawdzamy pod kątem, czy ma taki klucz. Jak ma taki klucz i pasuje do takich napisów, to sobie tutaj przetłumaczymy te napisy na jakieś inne, a w każdym innym przypadku napiszemy, że nie ma informacji o tłumaczeniu. Ok, na koniec zwrócimy sobie. Całą tę tablicę, całą tę wiadomość i co tutaj takiego uzyskamy. No to zobaczcie. Postmanek, tutaj dwójeczka, bo to przykład drugi. Jedziemy z koksem i co nam przyszło tutaj. O, patrzcie. Wszystkie narzędzia, brak danych, branych, ale takie dwa znaleźliśmy. Opisy, które pasowały, i tutaj pojawiły się nasze wartości. Wszystko się ładnie wyświetliło. Widzimy, iteracja jak najbardziej działa. Metoda reject, metoda, która dostaje w argumencie domknięcie funkcję anonimową albo lambda, jak to woli, któraż to znowu lambda dostaje sobie tutaj w argumencie zmienną reprezentującą obiekty z tej kolekcji, a potem zawiera pewną instrukcję, według której te elementy, które spełniają ten waruneczek, będą wywalone. Zatem zwracam sobie taką, takie porównanie, że jeżeli napisy zaczynają się na kalub coś tam większego, L, M, N, O, P, i tak dalej, to te zostaną reject, won, znaczy, uj, brzydkie słowo, sio Wyrzucone z naszej kolekcji zostaną tylko te, które mają opisy do literki K, ale bez K. No to co, zobaczcie. Jak to sobie tutaj wyświetlimy. O, i mamy obiekty, w których jak sobie poczytamy napisy, to co najwyżej tam o D, I się pojawi, ale już K i więcej. Nie, czyli napisy od K i innych literek po prostu będą odrzucone. Ale żeby tutaj wam pokazać, jak naprawdę fajny jest ten mechanizm kolekcji, to zobaczcie, po co tutaj kończyć. Mogę sobie na tym znowuż zbiorze, tu wcześniej zredukowanym, zawęzić się i tutaj za pomocą kolejnej metody MAP po prostu zredukować sobie te wszystkie wyniki, tak jakby do zbioru, które będą zawierały samą tylko własność opisu, description, po prostu. Nie? Mapujemy, tu znowu funkcja anonimowa, która tym razem zawęża się tylko do tej jednej własności. I jak to, sobie to teraz uruchomimy, jeszcze raz, znowu mamy zbiór i to są te same obiekty, ale zmapowane to wszystko zostało tutaj zredukowane tylko i wyłącznie do samych opisów. Świetne, możemy sobie tak Redukować, weź to, z tego weź to, wybierz tamto i bum, gotowiec. Bardzo fajne mechanizmy ma ta kolekcja. Zobaczcie, co jeszcze nam przygotowała. Kolejna metoda, contains, sprawdzająca, czy jakiś obiekt istnieje w kolekcji. Przy czym możemy sprawdzać po kluczu albo wprost po takim to obiekcie. Zobaczcie, tutaj mam, czy zawiera się mm, obiekt o IDQ2, a tu mam. Po prostu obiekt o ID 2 Wiemy już, że ta metoda na tym modelu zwróci nam obiekt o ID 2 A tutaj mam porównanie czegoś, co zostało skasowane. Ten obiekt jest w bazie z ID 1, ale został miękko usunięty. No i cóż. Jeśli to istnieje, a istnieje, to powinna być zwrócona prawda, czyli jedynka. Tutaj też prawda, czyli jedynka, bo to ten sam obiekt. A tutaj, ponieważ porównuje to zwrócenie, czy to jest fałszem, tu też powinny być zwrócone jedynki, ale sama metoda informuje, że nie ma czegoś takiego, że taki, taki element nie istnieje. Czyli zwraca fałsz, to znaczy, że go nie ma, nie zawiera. A jakby. True, prawdę, to znaczy, że zawiera. No to zobaczmy sobie, jak to ten return tutaj zadziała. Jedziemy na postmana naszego i sobie tu dalej sendujemy. O, i patrzcie, 4 razy 1, czyli dokładnie jak mówiłem, pierwsze dwa znalazły obiekt o takim ID i po prostu ten obiekt. A tutaj mamy dla jedynki nieznalezione. Może jeszcze sobie zerknijmy tutaj na Firefoxa. Żeby nie było niepewności, o już go będzie widać, zobaczcie, tu jest id1, ale jest skasowana stąd. Tak jakby go nie zawierała ta kolekcja, no bo się nie załadował, ale już dwójeczkę ma. A w kolejnym przykładzie to nawet nie chodzi mi o metodę div, która działa w ten sposób, że mamy dwie kolekcje i teraz jeżeli uruchamiamy div na rzecz kolekcji fi, a jako argument podajemy kolekcję se, to takie, wiecie, first i second niby. To, uwaga, wszystkie Swi, których nie ma w se. Zatem uzyskujemy wszystkie te SWI, których nie ma w se. Ok? A tutaj mamy wcześniej definicję tychże kolekcji. I tu uwaga, właśnie o to mi bardziej chodziło, a nie o samo div. Tutaj do tego momentu odbywa się zapytanie do bazy, czyli tu pracuję na bazie. A dopiero metoda get czyni z tego, co przeczytałem, kolekcję. Okay? Zatem to nie jest praca jeszcze na kolekcji. Dopiero get czyni kolekcję. Zatem fi i se, dopiero one się stają tu kolekcją. Ja wiem, że to y, może być na początku trochę takie mylące, bo zobaczycie później, że również kolekcje mają metodę where, ale to trzeba właśnie umieć rozróżnić. Stukanie to sąsiad. Musicie wybaczyć już dzisiaj tyle nagrań zmarnowałem przez niego. Jak jeszcze puka, to pół biedy, ale jak wierci... Wynik działania tej metody nie jest już istotny, bo nawet jak wam pokażę zbiór tych imion, to musielibyście wszystkie wcześniejsze znać, ale uwierzcie, że działa. Wszystkie z fi, których nie ma w SEO po prostu. Tak jakby część wspólną wyrzucić w sumie? Chyba tak. A jak nie, to sobie zweryfikujcie samodzielnie w jakimś swoim zbiorze imion. Albo innych tam traktorów. Następne przykłady przed nami. Ponownie tworzymy sobie dwie kolekcje. Pierwsza fi zawiera wszystkie imiona, bo tutaj mam, że mniejsze od rzet, a tam na rzet imion nie było. No, w praktyce wszystkie imiona, ale pokazałem jeszcze raz taki wer. Następnie czynimy z tego kolekcję, a potem zawężamy się tylko do imion i jeszcze tę kolekcję sortujemy. Drugi zbiór będzie Podobny też to są posortowane imiona, ale większe równo od C. Czyli mamy zbiór wszystkich imion i prawie wszystkich imion, takich, które od C w górę się zaczynają, czyli imion na A i na B. Nie powinno tutaj być pełny zbiór i prawie pełny zbiór. Zobaczmy najpierw, jak wygląda ten pierwszy, tak żebyśmy mogli upewnić się, że to wszystko jednak działa. O, zobaczmy tutaj. To jest czwarty przykład. To jest ten, nie trzeci. O. I tu mamy same imiona. Popatrzcie, piękna kolekcja. Tutaj jest indeks tego. name'a w kolekcji. To nie jest ID obiektu z bazy. I tutaj sobie możemy przejrzeć, oczywiście, już pomieszane, bo posortował po imieniu, nie po kluczu. Magnieszka jest pierwsza, a Łukasz ostatni. Co jest trochę nienaturalnym sortowaniem, ale to, jak ktoś popracował trochę z tekstami, to wie. No. LM, prawda? EU powinno być w polskim tutaj, ale on no, tak trochę to inaczej sortuje, stąd Łukasz wylądował na końcu, ale w pozostałych się zgadza. Ale to nie jest o napisach odcinek, więc nie będziemy się tu zbytnio nad tym pochylać. Suma summarum, ładnie posortowa. Dobrze, wracamy, zobaczmy jeszcze sobie ten drugi. Drugi, drugi, drugi będzie ten. Ten wykomentuje, pokaże ten drugi, żebyśmy mieli pewność, co tu się za chwilę zadzieje. Chodź tu, postman, gdzież ty tak uciekasz mi tu? O, i tu od Czarka w dół też do Łukasza wszyscy są, czyli prawie cały zbiór, jak tamten trochę, imion mniej. No i co teraz? Teraz, moi drodzy, też to sobie już wywalimy, przyjrzymy się kolejnym zwrotom. O, pierwsza prosta konkatenacja, złączenie dwóch kolekcji, posortowane, no wiadomo, że musi to dać zbiór wszystkiego naraz. A skąd wiem, że na pewno się powtarzają? Bo te pierwsze kilka imion nie powtarza się, bo są tylko w jednym zbiorze, ale już wszystkie inne są dwukrotnie, zobaczcie, czyli nie mamy tu do czynienia z takim zbiorem jak w C++, gdzie nie może się coś powtórzyć. Mówię tu o set. Yy, tu po prostu elementy do jednego worka. Jak dwa razy to samo imię, dawaj dwa razy to samo imię, co to kogo? Byle było. A tu macie dowód, że to nie są ID obiektów, bo tu ma dwa, tu ma 21, no to nie może to być ID obiektu, bo to jest ten sam obiekt, więc widzimy, że to jest tylko indeks tego obiektu w kolekcji. Po prostu. No to co tam jeszcze mamy. A no mamy, mamy, mamy kolejną metodę. A tutaj ten div znowu pokazuje posortowany, różnice zbiorów. No dobra, tym razem no niech będzie. Zobaczmy. No, co nam szkodzi? O, heh, tylko nie ma tych pierwszych do C, bez C włącznie, no bo tak ma być, no. I to jest działające, a co ma nie działać? No, i ostatni przykładek tutaj. Też sobie jeszcze tu wykomentujemy. O, widzicie, ja tu już tak przeskakiwać przez te okna. Część wspólna, część wspólna na pewno zadziała, i to będzie wszystko od C. Czyli pięknie to działa. Widzicie, możemy szybko dokonywać pewnych operacji na kolekcjach. Świetna sprawa. No to jeszcze kilka przykładów. A, nie pokazałem w końcu. No, tu jest od C. O, widzicie? Na 100% leci od C. Tak się czasem po tych oknach skacze, że w końcu nie zauważam i myślę, że wy widzicie, a wy nie widzicie. Ach, starość, nieradość. Ech, dobrze, następne przykłady. Niektóre metody mogą nam wyłuskać Pojedynczy model z kolekcji. Zobaczcie, tu mam Find, znać model ID 18, oczywiście ID w bazie. Tam jest taki, ma na imię Livia. Jak sobie to Name tutaj wyświetlę, i tą Livię sobie uruchomię. O. Stryk, Livia jest. Znaleźliśmy imię tej naszej. Hm. zapomniałem, że to narzędzia. Znaleźliśmy imię naszego narzędzia. To Livia. Livia jest o -id kowana osiemnastką. Działa pięknie. I co ciekawe, czyli jeszcze raz, tak, find, pracuje na kolekcji, ale to, co już się tutaj tworzy w tym łańcuszku, to już jest obieg, dlatego name odwołuje się do tego rekordu i do tej kolumny name. A tu mamy, proszę bardzo, weź wszystkie tulsy, ale bez tej liwi i pokaż mi wszystkie imiona, jeszcze je posortuj. Cały czas pracujemy nie na osobach, tylko na narzędziach. Zmyliłem sam siebie. I pewnie wy już to zauważyliście i śmiejecie się teraz ze mnie. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Zobaczcie, jak to wygląda. Śmiech to zdrowie. A, nie, nie zapisałem. Teraz to się śmiejecie razy dwa. Dobrze. O, patrzcie, leci zbiór. Leci zbiór. Wszyscy są. Liliana nawet tu jest. Maria i Klara, ale Livi nie ma. No bo nie może być, dlatego że powiedziałem, za wyjątkiem tutaj odrzuć tę osiemnastkę, weź wszystko spoza, poza tą osiemnastką. I tyle. Tych dwóch metod już nie pokazuję, to raczej o nich tylko wspomnę. Tutaj macie fresh, bez argumentu z argumentem. Ładuję własności modeli w kolekcji, czyli mam jakąś kolekcję i mogę niejako przeładować dla tej kolekcji, odświeżyć na podstawie bazy danych własności tych obiektów, tych modeli. A tutaj, kiedy podam nazwę, tu musicie sobie cofnąć się do odcinków kilku wcześniejszych, kiedy pokazywałem relacje między tabelami i de facto między modelami, bo oto Laravel dba, W ten sposób ładuje nie tylko te toolsy, ale jeszcze i grupy mogę przeładować, które do tych toolsów były przypisane, czyli przeładowuję więcej obiektów po prostu. Także jak ktoś chce, niech sobie zweryfikuje, na przykład zmieni sobie Wartość w bazie, przerefreszuję swoje obiekty, zobaczycie, że ulegną zmianie, chociaż tutaj nie symulowałem tego, bo musiałbym się trochę napocić bardziej. Z reguły jest tak, że jak aplikacja jakaś działa, coś załadowałem, a zmiana nastąpiła po załadowaniu, ale moja aplikacja jeszcze działa i chcę odświeżyć, odświeżyć na wszelki wypadek te wpisy, które są w bazie danych. Wtedy ta metoda może się przydać, ale... Ja się chcę skupić jeszcze na tej jednej metodzie tutaj, fajnej. Popatrzcie. A tutaj jest tylko dowód, przypomnienie w zasadzie, że ten Tool Groups to było właśnie załadowanie tych grup, do których moje narzędzie należy. Zobaczmy, jak to wygląda. To tak, żeby tylko była pewność dla Was, że to rzeczywiście funkcjonuje. I tu są nazwy same już tylko tych narzędzi. I to rzeczywiście tak działa. To znaczy. Ten fresh mógłby mi przeładować te nazwy, gdyby coś tam się w bazie zmieniło, no ale tutaj prosty przykład powołania innych obiektów już nie narzędzi, ale obiektów modeli grup, które to te narzędzia zawierały Uch, dobra to jeszcze tutaj trzy takie małe. Metodki. Zobaczcie, tutaj macie metodę, która zwróci, no cóż może zwracać model case, no nie? Co tu może zwracać? Nie wiadomo w ogóle o co chodzi. No, uwaga, uwaga, uwaga! No, ID-ki zwraca. Wszystkie ID-ki tych narzędzi bez jedynki, bo jedynka jest, ale skosowana i chyba bez dziesiątki, bo też jest usunięta. Jo, nie ma. I nie mówcie ja, bo podobno to jest takie brzydkie jakieś. Dobra, no to dalej. Jeszcze sobie tutaj dwa litery pokażemy. O, to jest ciekawe, taka agregacja. Gdzieś tam w tabeli, popatrzcie tu na chwilę, jest taka kolumna Broken. O, ja wiem, to jest prawda, fałsz, ale potraktujemy to chwilowo, że to są jakieś liczby. I tutaj dwa tulsy są broknięte, jakieś tam 20 i tu bodajże 17, zepsuty, że niby tu tego. Patrzcie jak. Fajnie tutaj kolekcja funkcjonuje, bo ja mogę sobie teraz zrobić taki meczek. Przyjrzyjcie się jeszcze raz na ten kod. Domyślamy się, co robi ta średnia, ta metoda, nie? Liczy z, tej, z tego rekordu dla wszystkich kolekcji, z tej, z tej kolumny, z tej własności, liczy sobie średnią. No i jakbyśmy to teraz w Postmanie uruchomili, to co nam to da za cudo? No, akurat może takie głupie się to komuś wydać, ale patrzcie to prosty sposób żeby sprawdzić jaki procent narzędzi jest zepsute bo tam na 20 sztuk około yy, dwa są zepsute no i patrzcie 10% z hakiem tam nie idealny sposób dobra ostatni przykładzik i jedziemy uwaga co tu nam zostało ten do komentarza a o też taka właśnie funkcja która coś tam przeszukuje yy, taki where ale pomiędzy, czyli tutaj byłoby tak: weź wszystkie obiekty, wszystkie narzędzia i weź tylko te, stwórz kolekcję tylko z tych, gdzie nazwa jest pomiędzy A i C, ale bez C, bo tutaj jest literka C, czyli tam raczej będą tylko A i B, a potem jeszcze te kolekcje zamień w ogóle na JSONa. Nie tłumaczę, co to za format. Powinniście wiedzieć. No i co? To zobaczmy, to zapiszemy, tu przejdziemy do postmana, tu weźmiemy send i co? Piękna lista. I tutaj, jak sobie imiona będziecie szukać tych narzędzi, to nie znajdziecie tam nic powyżej A czy B, ale piękny JSON, czyli no, takie całe ciągi świetnych instrukcji możemy tu sobie wywoływać, wykonywać. No dobrze, to co? Jakieś słowo na koniec jeszcze. Mm. A. Zapisałem sobie. Warto przeglądać przed pracą poważniejszą wszystkie te metody. Nie warto robić coś, czegoś chyba, co już jest i jest testowane przez dużą społeczność. Chyba, że ktoś chce, wolność, odpowiedzialność, rządzi, więc możecie zrobić co chcecie. Co ja tu chciałem napisać, to nie wiem, ale chyba chodziło mi o to, że jeżeli robicie coś większego to warto sobie te funkcje wszystkie poznać, żeby nie wyważać otwartych drzwi i użyć ich, a nie coś swojego. Tym bardziej, że te funkcje są już przez społeczność sprawdzone, zweryfikowane, wydajne. Zobaczcie, ja kilka Wam pokazałem, żeby sobie uzmysłowić, czym jest kolekcja. No przecież nie będę omawiał tu wszystkich, ale są tu takie jak First, jak cały zestaw werów do filtrowania, o tutaj, sorty, unie, jakieś przeszukiwania, odwroty, podmianki, Przypadkowe obiekty można sobie z kolekcji <grych> zabrać. No, patrzcie, sporo tego. Wszystko jest w tym linku, wszystko możecie sobie y, samodzielnie przeczytać. No i co? Wolność, odpowiedzialność, czyli wio. Tyle w tym odcinku.